Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam bardzo serdecznie z okazji świąt zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo się cieszę, że mogę z Wami być w tym trudnym czasie. Dziękuję, że dzięki środkom społecznego przekazu mogę zagościć w Waszych domach. To szczególnie ważne dla mnie i cenne, ponieważ jak wiemy, te święta po raz kolejny już przeżywamy w bardzo wąskim kręgu rodzinnym. Moi drodzy, przychodzę do Was ze słowem pocieszenia i najlepszymi życzeniami. Prorok Izajasz zapisał: pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. To pokazuje, że prorok nie tylko upominał, nie tylko wskazywał słabości i wzywał do nawrócenia, ale również niósł pocieszenie i nadzieję. Myślę, że w tym trudnym czasie, w którym jesteśmy, to jest niezwykle ważne. Przychodzę też do Was ze słowami pocieszenia. To pocieszenie płynie przede wszystkim od Jezusa Zmartwychwstałego. To On, zwyciężając grzech i śmierć, dał nam nadzieję na życie wieczne, ale też pokazał, że po ludzku możemy przezwyciężać nawet największe trudności. I tego z całego serca życzę, abyśmy potrafili pokonywać wszystkie trudności, które w życiu się pojawiają. Życzę nam wszystkim, aby ustała pandemia, abyśmy znowu mogli być blisko siebie. Życzę, abyśmy czuli się bezpieczni. Papież Franciszek zachęcił nas, aby w tym roku w sposób szczególny pochylić się nad rodziną. Ogłosił rok rodziny Amoris Laetitia. Życzę, aby nasze rodziny były Bogiem silne, aby były pełne życzliwości, wzajemnej pomocy, aby dla nas to właśnie rodzina była umocnieniem. Pozwólcie, że na koniec odwołam się do bardzo pouczających słów świętego Pawła Apostoła, które skierował do Tesaloniczan w pierwszym liście do nich. Szanujcie tych, którzy wśród was się trudzą. Zachowujcie pokój między sobą. Pouczajcie nieposłusznych, podnoście na duchu bojaźliwych, troszczcie się o słabych, bądźcie wyrozumiali dla każdego. Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za złom, ale zawsze starajcie się czynić dobro sobie nawzajem i wszystkim ludziom. Zawsze się radujcie. W każdej sytuacji dziękujcie i módlcie się nieustannie. Niech to będą życzenia dla nas wszystkich. Jeszcze raz pozdrawiam bardzo serdecznie. Życzę dobrych, pełnych pokoju i wewnętrznej radości świąt zmartwychwstania naszego Pana. Życzę również zdrowia i dużo siły. Niech Pan wszystkim błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.